Skąd pomysł na tą wystawę? To mam w sercu, głęboko wyryte, działaczem związkowym jestem już od młodych lat. Jeszcze nie miałem 18 lat skończone, kiedy wstąpiłem do Solidarności Robotniczej i brałem już taki aktywny udział, zwracając uwagę wtedy, kiedy ja widziałem, jak jest nacenzurowana organizacja, jak się wpuszcza działaczy komunistycznych i między innymi oni przejmują rolę przewodniczących. Od razu tłumaczyłem starszym kolegom, że to jest krótkowzrocznie i zapłacimy za to cenę. I związek za to zapłacił wtedy wielką cenę, gdyż od razu ci ludzie rozbrajali ten związek od środka, a wręcz podżegali rozrabiaczy, żeby pokazać, że związek to skrajność, że to bez idei, to tylko jakaś hołota, żeby to przedstawić jak najbardziej od złej strony. Mnie się wydaje tak, że mało kto dzisiaj rozumie, że zachowanie wsi małopolskiej i jej struktur decyduje o naszej tożsamości. Jeżeli będzie tak, jak jest teraz, że gospodarstwa w większości nie są obsiewane, nie są orane, w Beskidzie Wyspowym bardzo szybko porastają lasem, doliny są zamieszkałe przez ludzi, którzy są tylko działkowcami, a więc tej uprawy jest coraz mniej, to ten świat, który tutaj był przez 800 lat tworzony przez naszych dziadków i pradziadków, zginie. Wiele tu się mówi o polskości, o Polsce. Jeżeli stracimy swoje korzenie, to będziemy tak jak moi klienci, bo prowadzę gospodarstwo agroturystyczne Wiśniowy Gaj i moi klienci przyjeżdżają ze Stanów czy z Kanady zobaczyć kamień od domu ich pradziadków, bo już nic więcej nie zostało. A więc dzisiaj stoimy w takich czasach, że trzeba opracować sposób na to, żeby nasze gospodarstwa miały rację bytu finansową. A to można tylko zrobić w jeden sposób, przez pójście w przetwórstwo. Tak jak zrobiły to Włosi lub jak zrobili to Francuzi. Ta wystawa, nie obawia się pan tego, że jeżeli to nie są zdjęcia jakby naszej Solidarności, ludzi od nas z regionu, to będzie ona cieszyła się jakimś zainteresowaniem? Proszę pana, ja uważam, że się będzie cieszyć zaufaniem, bo to jest ogólnonarodowa. Natomiast dlaczego nie ma tutaj tożsamej Solidarności naszego rejonu? Proszę pana, to co nadmieniłem na samym początku. Najbardziej bano się właśnie południa, najbardziej tutaj szpikowano. Byli ludzie, którzy te materiały, wszystkie dokumenty próbowali niszczyć. Dzisiaj próbujemy pozyskać, może gdzieś one jeszcze w terenie są, niektórzy może gdzieś je przetrzymują i czekamy. Ja kieruję apel, bo zawsze chylę czoła przed legendą Solidarności, czy to jest starszy dziadziuś, nikogo nie przekreślam, ale wręcz podkreślam, jak tylko poznaję, dużo ludzi jest takich, z którymi się spotykam, to mi mówią, wielka sprawa, to co pan robi, jakby w tych czasach było robione, to by Solidarność nie zapłaciła takiej ceny, a myśmy myśleli, że przegraliśmy, a tutaj dzięki temu, co pan robi, wracają nadzieje, że ta nasza wielka praca, wielkie poświęcenie tamtych czasów nie poszło na marne.